Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam Cię, Janku, witam Państwa. A dziś, zgodnie z obietnicą, zajmiemy się Jackiem Sasinem. Jacek Sasin jest. Jackiem Robertem Sasinem. O, proszę. W każdym razie, Jacek Sasin to są takie słowa, które brzmią w języku polskim strasznie, jak brzmią słowa w innych językach straszne. To naprawdę Jacek Sasin 6 listopada skończy 54 lata. Jest stosunkowo młodym pisowcem, szczególnie, że jest członkiem tak zwanego zakonu PC, czyli tych najstarszych pisowców z tak zwanej pierwszej kadrowej Jarosława Kaczyńskiego, czyli gdzieś tam z początków PC. Mnie ono się kojarzy, no bo on się kojarzy po prostu z katastrofami. To jest facet, uwaga, który w CV ma przygotowanie lotu smoleńskiego w 2010 roku. Następnie ma w CV wybory kopertowe w 2020 roku, 70 milionów złotych strat. No więc teraz są takie dowcipy, no, że jak on się zabrał za budowanie energetyki atomowej, to sprawia, że te najbliższe wybory parlamentarne są wręcz sprawą życia i śmierci. Bo jeżeli on tą elektrownię atomową wybuduje, no to, drodzy Państwo, może nic nie być. Mnie on się kojarzy z takim słynnym żartem Ronalda Reagana, który w 1980 roku powiedział 9 najstraszniejszych słów w języku angielskim. The top nine most terrifying words in the English language. I to jest I'm from the government and I'm here to help. Czyli jestem z rządu i przybyłem ci pomóc. Przybyłem pomóc. Ja mam wrażenie, że w Polsce to po prostu brzmi Jacek Sasin. To po prostu brzmi lepiej niż James Bond. Tak jak mówię, no, człowiek, który ma w CV katastrofę smoleńską, organizator katastrofy smoleńskiej. Śmieje się, przypomina mi się taki satyryk Jay Leno. Te pewnie kojarzysz, nasi widzowie pewnie mniej, bo to były lata 90. Wtedy jeszcze w ogóle no, jego mieli tylko i wyłącznie ci, którzy oglądali kablówkę i się tym interesowali. Jay Leno to był po prostu taki bardzo popularny komik, gospodarz popularnego talk show. I on, pamiętam, jak komentował w którymś ze swoich programów śmierć kobiety, która była sekretarką Hitlera, to wspominał potem, że ta po prostu przez kolejnych te 50 parę lat po wojnie, jak szukała pracy, to miała niezłe CV. No po prostu sekretarka wodza III Rzeszy. Pięknie wygląda w CV. Organizator katastrofy smoleńskiej. Człowiek, który zorganizował wybory w 2020 roku kopertowe. No, a teraz pytam się Piotra Tymochowicza, kim naprawdę jest Jacek Robert Sasin? Tak, kim naprawdę, to znaczy, gdybyśmy podeszli do analizy jego sposobu bycia, nie tylko wyglądu, ale sposobu bycia, sposobu mówienia, przemawiania, ale i również i sposobu reagowania na różnych ludzi, na różne zdarzenia. Gdybyśmy podeszli bez oczywiście uprzedzeń, bez jakichkolwiek założeń wstępnych, no to mamy, co następuje. To w każdym filmie amerykańskim, takim sensacyjnym, to się przewija taki wątek, że to nie jest tak, że wszyscy robią wszystko, tylko jest jakaś grupa takich chytrych, którzy łapią delikwenta, wroga capo di tutti capi na przykład, łapią tego wroga, pakują szybciutko do samochodu, muszą być zwinni, sprawni i tak dalej, ale jak już potem przywiązywany jest do krzesła, ta ofiara, jak jest przywiązywana do krzesła, ręce, nogi i tak dalej, wchodzi taki specjalny zawsze gość, niekoniecznie bardzo sprawny, ale właśnie o wyglądzie potworniaka, który rozkłada różne narzędzia tortur, który przystępuje do torturowania danego osobnika, czy tak zwany egzekutor. No to właśnie chciałem wszystkim przedstawić, jest rola Jacka Roberta Sasina. Egzekutor, facet z maską menopauzy na twarzy. No, powiedziałeś, że młody. No tak niekoniecznie z wyglądu tak wygląda. Jest to typowy potworniak, który ma rozbudzać jedną rzecz. Ma wzbudzać szacunek.
Tak, nie pomyliłem się w doborze słów. Szacunek, dlatego że na tych najniższych warstwach społecznych, do których przemawia, nie oszukujmy się, PiS głównie, tam ludzie nie odróżniają, zwróć uwagę, nie odróżnia się słowa szacunek od słowa zastraszenie, strach. To znaczy ludzie wyobrażają sobie, że to jest pewien automatyzm nie tylko semantyczny, że jeżeli się boimy kogoś, no to znaczy, że mamy szacunek. Jeżeli się nie boimy, to nie mamy szacunku. No więc Sasin jest po to, żeby się go bać po prostu. Po to właśnie ma wzbudzać swoją postawą, swoimi rozbieganymi oczkami, które szukają ofiary. On jest nadreaktywny bardzo często. Widać jakby w jego sposobie reagowania, że nie towarzyszy temu wszystkiemu żadna refleksja. On jakby ma przygotowany, jak przy Kałasznikowie, odpowiedni zestaw naboi. No tak on ma przygotowane odpowiednie reakcje, odpowiednie frazy, które wygłasza, jakby z góry zakładając, że ma strzelać. Czyli nie towarzyszy temu żadna refleksja. Raczej towarzyszy takie przekonanie, że no po prostu występuje w swojej roli, w roli takiego wykidajły, z prostej dyskoteki wiejskiej wykidajło. Taką rolę pełni, natomiast no nieszczęście polega na tym, że w Polsce się zrobiło tak, że rządzą nami pacjenci szpitala psychiatrycznego i jakieś tam wykidajły z wiejskich dyskotek. To jeszcze ciekawą rzecz zauważyłem. Takie samo uwielbienie. Mianowicie Sasin ma inny wyraz twarzy, jak jest z ciasno dopiętą białą koszulą w garniturze, a i inaczej w swetrze wygląda. On jakby bardzo, bardzo czuje się nobilitowany, popada w taką manię wielkościową w momencie, kiedy ma na sobie elegancki strój. To widać kompletnie odmienną mimikę twarzy. To jest właśnie ciekawostka. No można powiedzieć bardzo, bardzo dużo. No, generalnie to się sprowadza do mało chwalebnej roli psa capo di tutti capi, czyli no, on nie jest tym capo di tutti capi, on jest tym psem, który ma wykonać robotę, który ma wykonać zlecenie. Także panie Sasin, no, chciałbym powiedzieć, że raczej marne są szanse na to, żeby pan został następcą wielkiego capi di tutti capi. Raczej nie, raczej nie, raczej chodzi o to, żeby był skutecznym zderzakiem, raczej chodzi o to, żeby siał zastraszenie. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję psychologiczną, to zauważyłem taką bardzo silną tendencję do kompensacji. To znaczy ludzie tępi na ogół, ludzie tępi, ale z delikatnym sumieniem jakimś, czy delikatnym wglądem, psycholog by powiedział, wglądem w siebie, bo delikatny wgląd w siebie on ma. Więc ludzie, którzy są skrajnie niekompetentni, którzy wiedzą, że nic nie potrafią i czują to delikatnie, że to wszystko im się nie należy, że to wszystko jest po prostu na wyrost, no nie mają co prawda poczucia winy w związku z tym, jakie stanowiska zajmują, ale wykształca im się potrzeba kompensacji, czyli zamiast poczucia winy, bo normalny człowiek, nie potworniak, to by powiedział, no cholera, no nie dam sobie rady w takiej, a nie innej roli, a może popinuję drzwi do Sejmu raczej, bo do tego się nadaje. No, mało ludzi stać na tak daleko posunięty wgląd w siebie. Większość prostych ludzi będzie to chciało kompensować czymś innym. No i w przypadku Sasina widać taką próbę szaleńczej, po prostu szarży kompensacyjnej w budowaniu układów.
Sasin to ten, który buduje układy, koterie towarzyskie, który gromadzi ludzi, który jest tym bardziej silny, im mocniejszych ludzi ma w spółkach Skarbu Państwa, które traktuje jak własny, prywatny folwark, no, czy w jakichś tam układach partyjnych. No tak wygląda to w skrócie. Gdybyśmy mieli to podsumować jakąś puentą czy hasłem, no to się dobrze wpisuje, znaczy Sasin się dobrze wpisuje w nie tylko gromadę czy hordę raczej potworniaków, ale w koncepcję neobolszewizmu. No to jest po prostu typowy neobolszewizm, który ma zabijać wzrokiem. Zresztą jest taka dziedzina popularna MMA, mieszane sztuki walki. No to tutaj jako ciekawostkę wszystkim powiem, mało kto może wie, że no, nie ma szans. Pan Sasin w MMA nie miałby żadnych szans, no dlatego, że no, tam się eliminuje zawodników, którzy nieetycznie się zachowują, którzy nieetycznie jednak walczą. Natomiast Sasin byłby zdyskwalifikowany za samą twarz. No, za samą twarz byłaby absolutna dyskwalifikacja dożywotnia po prostu. Także w MMA nie ma szans. Natomiast ma szansę w polityce polskiej, ma szansę tworzyć szacunek poprzez zastraszenie, poprzez strach. To myślę jest głównym wykładnikiem jego sposobu postępowania. Tak. On jest, ale jakbyś miał go określić takim jednym słowem, które potem użyjemy na miniaturze, kim on jest dla Jarosława Kaczyńskiego, kim on jest zawodowo. Mówisz, że na pewno nie jest liderem. Ja pamiętam, takiego miałem kolegę. Czyli on ma zapędy liderskie, oczywiście on ma zapędy liderskie, tylko to jest taki chłopski lider, znaczy chłop żywemu nie przepuści, no to jest mniej więcej ten styl. Znaczy ja bym jedno słowo, które najlepiej by pasowało, no to wykidajło chyba. Wykidajło. Natomiast ja jeszcze pamiętam takie określenie mojego kolegi, który w 2014 roku zobaczył go jako kandydata na urząd prezydenta Warszawy, wystawionego po to, żeby pięknie polec z Hanną Gronkiewicz-Waltz, i zdobył zadziwiająco dobry wynik. Bo tam zrobił wynik lepszy niż się spodziewano, tam ponad 30%. Natomiast pamiętam, że on tak stwierdził, że to jest ten typ człowieka, żeby być pewnym szczegółów anatomicznych, trzeba dać mu cukierka. W każdym razie, że dzięki temu po prostu wiedząc, co zrobić z cukierkiem, jesteśmy w stanie wszystko umiejscowić na właściwym miejscu. Znaczy, no w Muzeum Potworniaków w 2056 roku będzie tylko przy nim, przy jego nazwisku, jego postaci woskowej, będzie tylko przy nim tabliczka. Bo w przypadku innych osób, no wiadomo będzie, że to figury woskowe, natomiast z jego spojrzeniem, z jego wyglądem będzie taka tabliczka mówiąca na wszelki wypadek nie karmić, trzymać odpowiedni dystans, bo nigdy nie wiadomo, czy nawet w formie figury woskowej nie rzuci się do gardła czy do stóp, no nie wiadomo, gdzie będzie kąsać po prostu. Także trzeba uważać. Nawet niebezpiecznie jest figurę woskową zrobić na podobiznę Sasina. To no nie tak może spotkać późną nocą w Katowicach, czy w Gdyni, czy w Poznaniu. Ale sugerujesz, rozumiem, że ta figura ma jakąś samą w sobie magiczną moc, tak? No tak, wiesz, no dzieci, nie wiem czy wiesz, no dzieci się straszyło różnymi potworami, jak nie będą kurwa kaszki mannej jadły albo czegoś robić. No na przykład na polach się ustawia strachy na wróble, żeby odpędzać, wiesz, jakieś wróble, jakieś sroki, wrony, jaskółki, cholera wie co. Natomiast no myślę, że nie za długo ludzie odkryją, że najskuteczniejszy jest Sasin po prostu. Trzeba podobizny Sasina stawiać na polach. Trzeba książki wydać takie do straszenia dzieci, gdzie na pierwszej stronie będzie Sasin. On nie musi nic robić, on wystarczy, że będzie po prostu sobą, że będzie naturalny. To wystarczy. Takich parę trochę rysów z jego historii. Jego ojciec był tokarzem, matka pracowała jako księgowa.
Jest z wykształcenia historykiem, ukończył też studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracował w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. W ogóle praktycznie całe życie działa na państwowym. Potem w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2004 roku został przygarnięty w związku z tym, że pracował tam Lech Kaczyński, przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, najpierw jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. To był, zdaje się, ten Urząd Stanu Cywilnego, do którego zapisano słynnego rosyjskiego szpiega Tomasza L. Później był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W 2006 roku objął urząd pierwszego wicewojewody, a w lutym 2007 wojewody mazowieckiego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. No i został oczywiście odwołany po upadku rządu Kaczyńskiego, ponieważ wojewoda jest urzędnikiem rządowym. W grudniu 2007 roku został doradcą Lecha Kaczyńskiego, później został zastępcą szefa kancelarii i w 2010 roku to właśnie on organizował lot Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Zresztą ja to wiele razy słyszałem, że jednym z powodów, dla którego nikogo nie ukarano za te loty, jest to, że przyjęto taką wersję, że zdarzyła się ogromna tragedia i po co mamy się jeszcze wzajemnie wsadzać. No to znaczy, że odpowiedzialność powinni byli ponieść zarówno ludzie właśnie Kancelarii Prezydenta, czyli Sasin, albo, ale też Ja ludzie. myślę, ja myślę, ja jestem osobiście przekonany, tak na wyrost trochę to powiem, bo może nie ma twardych dokumentów na to, ale biorąc pod uwagę już poczynioną wcześniej wiwisekcję Jarosława Kaczyńskiego, ja osobiście jestem przekonany, że to było jego podświadome dążenie, marzenie, żeby wreszcie tego lepszego brata unicestwić po prostu, któremu zazdrościł rodzinę. No i to wiesz, Powiem ci, no, tego. że ta twoja próba odgadnięcia ich najskrytszych marzeń, moje zdanie jest takie, że tutaj akurat zdecydowanie czołową rolę miał sam Lech Kaczyński. Możemy kiedyś zrobić, słuchaj, wiwisekcję Lecha Kaczyńskiego, taką pośmiertną, aczkolwiek to będzie przypominało taki zabieg, który czyniały takie barbarzyńskie trochę cywilizacje, czyli wykopywanie zwłok z grobów i przyglądanie Nie, się. w takim przypadku, ja też myślałem i o Kaczyńskim Lechu, i o Edgarze Gosiewskim, bardzo ciekawej postaci. No akurat Znałem Edgara, znałem, nie powiem, że dobrze, ale znałem. w przypadku akurat po postaci, które już nie żyją, ja bym osobiście nie polecał robić wiwisekcji takiej, jak robimy w przypadku żyjących polityków, którzy nami rządzą, a więc mamy prawo o nich wiedzieć wszystko. Natomiast przydałaby się inna rzecz, rzetelna analiza tego, co oni tak naprawdę zrobili i do czego doprowadzili. Takie analizy jak najbardziej, myślę, są wskazane i warto je robić. No, kończąc wątek pragnienia śmierci brata, no bo to jest klasyczny przykład Abla i Kaina. Tym bardziej, że wiemy przecież o tym, że matka uwielbiała Lecha, a nie Jarosława, już nie mówiąc o ojcu. Wiemy o tym, że to nie, no, dlaczego się przebierał czy udawał Kaczyński Jarosław Lecha przed schorowaną matką, no, czyli udawał jej ulubionego syna po prostu. No i myślę, że to podświadome życzenie śmierci było zakotwiczone od zawsze u niego. Słuchaj, ale Dlatego. wiesz, ja się zgadzam, ja zgadzam się, że mogło tak być w wypadku Jarosława, ale nie mieszajmy do tych Nie, psychologów. nie, w przypadku Lecha nie. Nie, Natomiast, ale nie mieszajmy też Jacka z tym. spokojnie, do tego dojdziemy zaraz. Otóż dlatego myślę, wysyłał go na śmierć, jak miał nadzieję w Gruzji, no nie udało się, no to wysłał go na śmierć do Smoleńska, no tym razem się udało. A kto mógłby być lepszym egzekutorem? Jak nie Jacek Robert Sasin właśnie. No, to jest klasyczny egzekutor jednego swojego pana, Jarosława. No i akurat w tym przypadku fakty mówią za siebie, no po prostu był No to sugerujesz, skuteczny. ale ja powiem, że idąc twoim tokiem, to Jarosław Kaczyński chce nam tutaj zrobić zagładę nuklearną, bo ja mam wrażenie, że to jest takie pod hasłem Jacek, idź ogarnij wybory prezydenckie. No Jacek Tak, ogarnia wybory kopertowe, jest 70 milionów w plecy, załatwił sobie wyrok. tak. Tak, to się powtarza Jacek, za okno. idź ogarnij lot Lecha do Właśnie.
Do Smoleńska, no to wiadomo, no Oni to. wystarczy, że sobie popatrzyli w oczy. Jarosław wystarczy, że powiedział: Jacuś, wiesz, co masz zrobić. Jacuś, wiesz, jak ma być to wszystko przeprowadzone. Nie muszę ci tłumaczyć. Ty znasz moje myśli. No i Jacuś padł do stóp, powiedział: panie, zadanie będzie wykonane. No i tak jest. Ten wątek się powtarza. No to jest bandyta po prostu, bandyta, egzekutor. Tutaj nie trzeba dużo mówić na ten temat. A do tego niekompetentny tłuk po prostu, niekompetentny tłuk, który dostał władzę, któremu odjebało na punkcie władzy. To widać, jak on się zachowuje po prostu. To nie jest żaden sługa narodu, to jest po prostu facet, któremu woda sodowa uderzyła do łba, który czuje się półbogiem, a jest tak naprawdę no, egzekutorem, jest psem, zderzakiem, buldożerem swojego pana. No i rzeczywiście to, co mówisz w aspekcie elektrowni atomowej, brzmi kurwa katastroficznie. Nie wiem, czy będzie w ogóle ktoś, kto będzie mógł zatańczyć Greka Zorbę, czy też powiedzieć, zachwycić się, o jaka kurwa piękna katastrofa. Może nawet nie będzie komu się zachwycić nad tym. No tak może być, rzeczywiście tak może być. No ja w każdym razie, gdybym chciał po prostu wyeliminować parę osób, no zatrudniłbym do tego Jacka Sasina, któremu nie trzeba mówić dwa razy, który wystarczy pokiwać głową: Jacuś, wiesz, co masz zrobić, i on sam wie, co ma robić. Także to naprawdę tu dużo, dużo filozofii nie trzeba. To jest bardzo No, ciekawe. Ja się kiedyś. wiesz, tragiczne jest co innego. Znaczy, tragiczne jest to, że taki facet, no, Piłsudski wiadomo, co by o nim powiedział, no, że kury szczać mu prowadzać, a nie politykę uprawiać, na której gówno się zna. No, natomiast czy w ogóle na gospodarce, no co on kurwa wie na temat gospodarki, jak on całe życie na państwowych posadach pracował za jakieś urzędnicze pensje. I zobacz, i ten człowiek w pewnym momencie, niedawno poniekąd, no, zostaje szefem tak zwanego, też mało osób chyba sobie zdaje sprawę, że coś takiego powołano do życia, jak Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. No po prostu. Ale może wytłumaczę, dlaczego powołano ten komitet, bo ja się bardzo zainteresowałem tym. Kurwa, po co im takie dodatkowe ciało, że tak powiem, urzędniczo-organizacyjne? No i sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o rozmywanie odpowiedzialności. To jest mniej więcej podobny, wiesz co, to jest podobny mechanizm, jaki został wynaleziony w sądach, w szczególności Polski, gdzie w tej chwili no, nie sędzia wydaje wyroki zgodnie z ustawami różnymi zresztą na temat kodeksów, na temat działania prawa, ale tak naprawdę prokurator decyduje. A sędzia, żeby nie wchodzić w konflikt z Ziobrą, który nie tylko jest naczelnym prokuratorem, ale jeszcze ministrem sprawiedliwości, no co robi prawie każdy sędzia? No usłusznie się, no, to jest takie ładne powiedzenie w polskim prawie, pochylić się nad zagadnieniem. Więc każdy sędzia się pochyla nad wnioskiem każdego prokuratora i wydaje takie sądy, jakie chcą prokuratorzy. Natomiast jest taka instytucja ciekawa, jak biegły. I ludzie sobie myślą tak prosto, że no cholera, no, trzeba to zrozumieć. Nie każdy sędzia jest specjalistą w każdej dziedzinie. No dlatego się powołuje biegłych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i którzy rozstrzygają spory. Nieprawda. Nie po to się powołuje biegłych i nie taką oni rolę pełnią. Biegli w Polsce pełnią tylko jedną, jedyną rolę i nie ma żadnej innej. To są dupochrony sędziów po prostu. Kurwa, chodzi o to, żeby sędzia nie odpowiadał przed jakąś komisją, nie tłumaczył się. Po prostu biegły zdecydował tak, jak prokurator chciał najczęściej, bo to prokurator dobiera biegłych. No i fajnie, i ma dupochron do końca życia, w każdym case'ie. No więc powołano tą Komisję Ekonomiczną Rady Ministrów po to, żeby rozmyć odpowiedzialność, po to, żeby no, nikt nie mógł wskazać na tego, który rozpierdolił gospodarkę, na Morawieckiego, czy na Sasina właśnie, czyli chodzi o uwspólnienie katastrofy, powiedzielibyśmy. Ta katastrofa ma być uwspólniona. Stąd ten komitet. Nawiasem mówiąc, o ile dobrze pamiętam, to
Ostatnio już zabrano tą funkcję naczelnika Sasinowi i chyba były minister rolnictwa teraz przejął szefowanie nad tą komisją. No, czyli następny inteligent, który okazał się być świetnym ministrem rolnictwa. No, to jest po prostu, no, wiesz, to się sprowadza do tego, no, na naprawdę no, lepiej tego nie można było zrobić. No, to był napad, tak jak na zachodzie, wiesz, na dzikim zachodzie, na kurwa westernach. Są napady na banki. W Polsce nie, kurwa. W Polsce był napad na szpital psychiatryczny, rozumiesz? Wyłapano najciężej chorych, kurwa, dali im w tym szpitalu władzę, pełnię władzy i jeszcze z publicznych, okolicznych dyskotek ze wsi zebrali wykidajło, takie, siakie, śmakie i oddano im władzę. No to jest tragedia po prostu. To ta, coś takiego mogło się tylko... Aha, no i ten szpital podpisano takim emblematem Sejm, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. No i przeniesiono na wiejską. No i to jest cała filozofia, to jest bardzo proste. Coś takiego było możliwe tylko w Polsce. No nawet na Malcie taki przewrót nie przeszedłby po prostu. Nie ma szans. Natomiast w Polsce to się udało, tak. Rzeczywiście. No tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Ja myślę, że oni, potworniaki, wiedzą jeszcze jedną rzecz, że żeby myśleć długoterminowo, a oni muszą myśleć długoterminowo, dopóki się nie przedawnią ich kurestwa, złodziejstwa, przestępstwa. Oni dotąd będą kombinować, aż im nie będzie przedawnienia, tam po 20 latach, czy tam po iluś. No i oni po prostu, oni wiedzą, że długoterminowo nie da się utrzymać władzy w przyjazny sposób. Oni wiedzą, że ich elektorat musi być za mordę trzymany krótko, po prostu. No i właśnie takie osoby, tacy egzekutorzy, jak pan Sasin, fantastycznie się do tej roli nadają. Nawiasem mówiąc, zauważyłem jeszcze taką prawidłowość, która w fizyce występuje. Nazywa się komplementarność. Można w ramach potworniaków widzimy osoby komplementarne. Można łączyć różne osobowości przeciwne, jednak utrzymując w stadzie potworniaków. No i na przykład, kto jest komplementarną osobą do Sasina? Człowiek o bardzo podobnym nazwisku, mianowicie Marek Suski. Czyli z jednej strony mamy człowieka, który nie tylko jest tłukiem, ale pozuje na jeszcze większego tłuka niż jest, czyli Marek Suski, to też jest ewenement, ale to jest taki ciepłe kruchy, tłuk ciepłe kruchy. A z drugiej strony mamy egzekutora z miną po prostu menopauzy na gębie. Tragedia, której można się tylko przestraszyć. Znaczy, czyli mamy dwóch braci, jednej matki, która niedobrze się prowadziła i skrajnie różnych ojców po prostu. Także tak się rodzą potworniaki. No to jest zresztą to wiemy z pewnego dowcipu. Pewien dziennikarz przyjechał do kobiety, wiesz, która miała 12 tam synów. No i właśnie mówi, że no tak, no mam tych 12 chłopaków. No i a jak oni mają tam na imiona? No to proste, żeby się nie mylić, to wszyscy Jacek mają na imię, Jacek. No ale pani chciałaby tego Jacka zawołać na obiad, a nie tamtego Jacka. Na przykład to jak pani sobie radzi? A nie, nie, to proste. Każdy ma kurwa inne nazwisko. No więc tutaj rzeczywiście jest Sasin, jest Suski. No jest różnica, jest rzeczywiście, tak. Ale to są synowie jednej matki, różnych ojców. Czyli należą do grupy potworniaków jak najbardziej. Ale wrócę do tego, że takiego wątku, który się jeszcze nie pojawił, że Jacek Sasin, oprócz tego, że się kojarzy z takimi katastrofami, jak katastrofa smoleńska, jak katastrofa nieodbytych wyborów, jak też katastrofa, i to jest taka pierwsza katastrofa, z którą się kojarzy na giełdzie. Otóż w zeszłym roku on ogłosił wprowadzenie podatku od zysków ponadwymiarowy, którego nie wprowadził, natomiast zdążył tym samą zapowiedzią spowodować krach kursu internetowego. W Stanach Zjednoczonych za tego typu działanie przyjechałaby do niego FBI, go wyprowadziła w kajdankach i pogadałby sobie z prokuratorem na zasadzie: to panie Sasin, to ile, 5-10 lat, to ile pan wycenia sobie tą przyjemność? No bo Sasin, zapowiadając to,
Są dwa scenariusze. Albo jest człowiekiem, który współpracował z ludźmi, którzy na tym zarobili, czyli po prostu wcześniej obstawili na giełdę, albo jest facetem skrajnie nieodpowiedzialnym, który pieprzną taką rzecz, nie mając pojęcia i nie mając świadomości, że po jego słowach wyparuje z giełdy kilkadziesiąt miliardów złotych, bo ludzie po prostu zaczną sprzedawać akcje państwowych firm, wiedząc o tym, że ten podatek zostanie przeprowadzony. I to jest taka pierwsza rzecz. On jest też kojarzony bardzo mocno z aferą Skoku Wołomin. On w ogóle wytoczył sprawę kapitanowi Piotrowi Polaszczykowi, człowiekowi związanemu ze Skokiem Wołomin, ponieważ Polaszczyk publicznie mówił o tym, że Sasin był korumpowany po prostu pieniędzmi Skoku Wołomin, że mu płacono tam. I to też jest ta wielka afera, którą teoretycznie PiS chciałby tutaj, jak twierdzi, wyjaśnić, no ale prawda jest taka, że no, różnie to bywa z tym wyjaśnianiem, więc chciałbym tutaj poznać twoją opinię na tych właśnie temat tych afer. Mamy aferę bezsprzecznie, która jeszcze będzie wyjaśniana, afera zaniżenia kursu na giełdzie i aferę mamy, słuchaj, Skoku Wołomin, w której przewija się nazwisko Jacka Sasina. Ono się oczywiście nie przyznaje, natomiast Polaszczyk twierdził i powiem jeszcze parę osób, że on po prostu był człowiekiem, który był opłacany przez ludzi zarządzających Skok Wołomin, bo miał zapewnić taki polityczny parasol ochronny. To są te takie rzeczy, z którymi jest kojarzony. On jest też kojarzony, ale to będzie kolejna moja, ten z takim zamachem na premiera Mateusza Morawieckiego. I tutaj sobie pogadamy, to będzie ten ostatni wątek, ale teraz wątek aferalny. Sasin aferzysta. Co tutaj widzisz? No, to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że właśnie to jest następna rola, jaką uważam w logiczny sposób dosyć pełni Jacek Robert Sasin. Dlatego że on rzeczywiście uczestniczy w różnych, znaczy myślę, że ma podobną konstrukcję jak Kamiński, jak Mariusz Kamiński, czyli myślę, że nie tylko łatwo go skorumpować, ale myślę, że on raczej jest tym, który korumpuje i który prowokuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest fantastyczne pole do headhuntingu. No trudno sobie wyobrazić lepsze. No, i dlatego sądy były potrzebne. Dlatego trzeba było położyć łapę na sądach. No nie po to, żeby jakąś reformę przeprowadzić dla maluczkich, tylko po to, żeby mieć po prostu zapewnioną niekaralność swoich. No to się tylko do tego sprowadza. No i właśnie taki Sasin pełni bardzo, bardzo kluczową rolę. Dlatego, że staje się pewnym centrum organizacyjnym, bo to jest niezły organizator w tych różnych układach, układzikach i on po prostu zna grzechy dużej grupy ludzi. A jak wiemy, spośród nich, spośród tylko takich, na których można znaleźć haki, tacy mogą być skutecznie rekrutowani jako żołnierze, jako zderzaki, jako współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. To jest po prostu potworne, co się dzieje, ale ja jestem przekonany, że Sasin jest odpowiedzialny za rekrutację. Jako headhunter musi wchodzić i prowokować do różnych afer, żeby najmocniej umoczonych potem stawiać na baczność przed Jarosławem i proponować rzeczy, na które nie można odmówić, którym nie można odmówić po prostu. Bardzo ciekawa hipoteza, natomiast no, bezsprzecznie jest to taki człowiek, który, ja to określam takich ludzi, pierwszorzędny polityk drugiego rzędu. To jest taka parafraza z Gombrowicza, który kpił sobie, że Henryk Sienkiewicz to był polski pierwszorzędny pisarz drugorzędny. To była taka przytyk do tego, że te koncepty powieści Sienkiewicza, one były po prostu mało ambitne, że schlebiały takim najprostszym gustom, szły pod strzechy. Krótko mówiąc, Ziemkiewicz szedł na łatwiznę i pisał komerchę. No i tutaj ja powiem o nim jako o pierwszorzędnym polityku drugorzędnym, czyli człowieku, który świetnie się sprawdza w drugiej linii. Na przykład takim pierwszorzędnym politykiem drugorzędnym jest Grzegorz Schetyna.
On przez całe życie. Na takim wyjeździe wspólnym, gdzie był Brudziński, Sasin i Kaczyński. No to masz rację w tym, co mówisz, bo na końcu szedł Sasin i te kupy zbierał wszystkie po Kaczyńskim, także do torebki foliowej. Także masz absolutną rację. On jest raczej politykiem nie drugiego rzędu, tylko, już tak powiem, ostatniego rzędu raczej. Do robienia porządku, taki czyściciel, egzekutor, czyściciel. To właśnie to Tak. jest, jak pamiętacie Państwo, jest taki film Pulp Fiction. Tam jest taka postać, że jak główni bohaterowie mają problem, bo odstrzelili niechcący kolesiowi mózg w samochodzie, to właśnie wzywają takiego czyściciela, który przyjeżdża i on zaczyna, to granego genialnie zresztą przez Harvey'a Keitla, Mr. Wolf. I on tam po prostu robi porządek z tym, żeby tu nikt nie poszedł siedzieć, żeby to wszystko jakoś wyczyścić. Sasin robi właśnie takiego wrażenia, tak jak ty nazwałeś właśnie tutaj czyściciela, że jest delegowany do tego, żeby dla Jarosława czyścić. On jest tym człowiekiem, który podjął nieudaną próbę, tutaj trochę nadwyrężamy mit jego skuteczności, chciał wyczyścić Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki to jest taki naturalny, jakbyśmy porównali, ty to powiedziałeś o walkach MMA. Oni tam toczą różne zapasy i kiedy Jarosław Kaczyński wynajmował Mateusza Morawieckiego, jemu się wydawało, że to jest mol książkowy. Taki kujon, koleś, który będzie takim prawiczkiem w polityce, w grach, ale załatwi, ogarnie Jarosławowi Kaczyńskiemu kwestię ekonomii. Okazało się, że on z ekonomii to on był no, 4 litery, ale okazało się, że on politykę nieźle ogarnia. Że Morawiecki jest cynicznym kłamcą, a kłamstwo jest, jak wiemy, drodzy Państwo, takim. Tak potrzebne w polityce jak oddychanie do tego, żeby funkcjonować. I to jest tak, że Morawiecki okazał się kłamcą doskonałym, a okazał się kiepskim zarządzającym od ekonomii, ale no, w pewnym momencie Jacek Sasin za cichym przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego miał go wyrzucić z roboty. I się okazało, że Morawiecki jest na tyle sprawny, że się zabezpieczył, że ma jakieś takie haki porozkładane, że Sasin musiał zbastować, bo całym PiS-em zaczęło bardzo bardziej, że tak powiem, bujać tą łajbą o nazwie PiS. Natomiast to jest bezsprzecznie koleś, który właśnie idzie i tak jak ty mówisz, jest egzekutorem. On miał być egzekutorem Morawieckiego, ale Morawiecki okazuje się, że nie jest taką ciapą, za jaką miał go Jarosław No Kaczyński. to Potrafi się widać, bronić. widać tutaj wpływ takich filmów, wiesz, no, pan Sasin się naoglądał, nie wiem, chyba ze 14 razy obejrzał film Leon Zawodowiec, wiesz, o czyścicielu. No, tyle tylko, że zrobił się z tego kurwa nie Leon Zawodowiec, tylko Jacek Amator po prostu. Także jakby takie przeciwieństwo, wiesz, stworzyć no, może nie w Hollywood, ale Łodziwood, no to byłby Jacek Amator. No tak jak mniej więcej jest tak podobny do Leona Zawodowca, jak Jarosław Wypierdek Mamuta przypomina Brada Pita. No to jest mniej więcej, no mamy takiego Brada Pita, znaczy taki Brad Pit, jaki kraj, no taki Leon Zawodowiec, jaki kraj po prostu. No tragedia po prostu, tragedia, jedna wielka tragedia. No ale jest szansa, że, no, że jednak ludzie do ludzi portfele przemówią. No Wiesz, to ja zgadzaliśmy. się łudzę tym, tak, ja się łudzę tym, że jednak portfele, jak są zbyt chude, to zaczynają taki pisk wydawać. Tak, wiesz, piszczą strasznie. I mam nadzieję, że ludzie ten pisk no nie tylko usłyszą, ale poczują w żołądkach. Bo nie wiem, czy wiesz, że główną motywacją jakby zwolenników potworniaków no, są żołądki. Także jest szansa, że po prostu będą ściśnięte na amen, że będą piszczeć. No i wtedy taki żołądek wywołuje odruch maszerowania, maszerowania na władzę, na Sejm, żeby zrobić porządek. Także no, liczę na to, że ten odruch atawistyczny rzeczywiście będzie miał miejsce. No bo nie ma innych metod, żeby przemówić, tylko przez portfele. Jaka będzie przyszłość polityczna Jacka Sasina? A to proste. To proste jest. Myślę, że nikt nie będzie chciał z nim siedzieć w celi jednej. Także będzie miał izolatkę na
na 20 czy 25, nie wiem, myślę, że będzie w izolatce i będzie w pomarańczowym stroju i będzie tak zwaną N-ką, szczególnie niebezpiecznym. Za samą gębę po prostu. Także no to jest proste. Dodatkowe lata za samo. Nie no, w jego wypadku przede wszystkim to są jednak te rzeczy 231. To jednak mimo wszystko nie jest facet w pokroju Wąsika i Kamińskiego, który ma tam, którzy mają po prostu robili takie rzeczy, które powodowały ludzkie zgony. Sasin nie zajmował się chyba bezpośrednio, bo nic mi na ten temat nie wiadomo, wprowadzeniem Tragedia Sasina będzie lockdownu. polega na czym innym. Tragedia Sasina będzie polegać na czym innym, jeśli chodzi o teraz wróżby i przyszłość. Widzę tą przyszłość dokładnie, ze szczegółami ją widzę i chętnie podzielę się tą wizją przyszłości. Niestety Sasin będzie odpowiadać za grzechy innych potworniaków, którzy byli mądrzejsi od niego i urządzili się już w Argentynie, w Chile, w Wenezueli. I będą wiedzieli, kiedy tam po prostu uciec. No, ewentualnie Rosja, to też jest dobry kierunek dla niektórych potworniaków. Natomiast Sasin nie zdąży, bo będzie tutaj musiał wyczyścić wiele spraw, będzie musiał światło kurwa zgasić i nie zdąży po prostu. Także on będzie odpowiadać za grzechy którzy uciekną. Także no, nie jest to dobra przyszłość. Oj, nie. Czyli co? Jacek Sasin najlepsze lata kariery ma już za sobą. Czy jak się teraz mówimy, to mówimy panie Jacku, bo będzie nas oglądał bez wątpienia. Ale Panie. książki będzie mógł pisać. W tej izolacji jest cisza, spokój. No, nikt nie przeszkadza. Naprawdę jest dobrze. Znaczy, można spokojnie pisać na ścianach książki. Jak nie ma papieru, to na ścianach. A nikt się temu nie dziwi, bo jakby, no, skoro wszystko się upodabnia do szpitala psychiatrycznego, do więzienia też. Także będzie tam się czuł jak u siebie, po prostu jak u siebie. Szanowni Państwo, Piotr Tymochowicz o Jacku Sasinie, wicepremierze do zadań specjalnych, człowieku, który jest pierwszym kadrowym Kaczyńskiego. To jest tak naprawdę pierwszy kadrowy Kaczyńskiego. Człowiek, który obsadza swoimi ludźmi, ale oczywiście respektuje i wysłuchuje się w rozkazy wodza. Kiedy na jednym z pierwszych materiałów tutaj, które robiliśmy razem z Tomkiem ponad rok temu, takich dłuższych, opowiedzieliśmy historię o tym, że Jacek Sasin myśli o tym, żeby skupić więcej władzy w swoim ręku. I miał straszne nieprzyjemności, bo Jarosław Kaczyński zaczął patrzeć na niego dziwnie. I on wtedy zaczął komunikować się i pokazywać, że on jest tylko i wyłącznie generałem Jarosława Kaczyńskiego. Że jako generał Jarosława Kaczyńskiego po prostu, to Jarosław Kaczyński jest jego marszałkiem. To były takie komunikaty, próbował tak pokazać, że to tak jak Nie, Piłsudski. no to jest zrozumiałe, no bo to jest tak, jakby wiesz, Jarosław wrócił do domu późną nocą, późną porą nocną, widzi, że w kącie stoi szczotka i ta szczotka ludzkim głosem do niego zaczyna mówić, że teraz ona rządzi domu. No kurwa, no to coś jest nie tak, no to trzeba porządek zrobić, trzeba wymienić taką szczotkę po prostu. Bo szczotka jest do czyszczenia, a nie do sprawowania władzy. No, można szczotką też walić po łbach, czyli można straszyć innych. No ale Czyli to jest, nie można. czyli to jest, ale to może w takim razie on jest, bo kiedyś władcy mieli swój tytuł oprawca. To był taki nadworny oprawca, który się zajmował wymierzaniem kary w imieniu władzy. Ja myślałem, że tą funkcję pełnił na dworze Kaczyńskiego tandem specjalnej troski Kamiński z Wąsikiem, bo. Nie, właśnie nie, dlatego że widzisz, jeśli chodzi o potajemne morderstwa, jakieś przekręty, wrabianie ludzi, no Mówimy to. tutaj figurami retorycznymi. No. Nie, ja się nie bawię w żadne figury retoryczne. Ja nazywam sprawy po imieniu, drogi Janku, biorąc pod uwagę też próbę zabójstwa mojej skromnej osoby, która była bardzo starannie zaplanowana. Także ja naprawdę wiem, o czym mówię i odpowiedzialnie to mówię, co mówię. Służby to są bandyci, po prostu, którzy na zamówienie zabijają niewygodnych ludzi, albo w więzieniach, albo poza więzieniami. Natomiast tacy egzekutorzy, też bandyci oczywiście z twarzą potworniaków, jak Sasin,
to oni mają pełnić rolę tych strachów na wróble, na polach. No, zobaczycie, kiedyś będziemy mówić nie strach na wróble, tylko Sasin na ptaki. Albo Sasin na wróble, kurwa, albo coś podobnego. Na pewno tak będzie. Natomiast no, ja chciałbym przypomnieć słynną wypowiedź o zabijaniu, tak? Pomówmy teraz o zabijaniu. Otóż Jarosław Kaczyński, jako capo di tutti capi, powiedział bardzo znamienne słowa, już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś w Polsce, że my nawet swoich Możemy karzemy. śmiercią, nieuczciwie. Tak, w taki sposób, że oni nie są w stanie tego przeżyć. No to kto, no to jeżeli powiedział to w liczbie mnogiej, no to kogoś miał na myśli, jeśli nie Sasina, no, który jest tym głównym egzekutorem do torturowania po prostu. On się do tego nie przyznaje. To może nadworny oprawca Kaczyńskiego. Tak. No wiesz, no to akurat to są takiego pokroju ludzi, że jakbyś przebił kwotą to, co on otrzymuje, to on równie dobrze mógłby torturować swojego bossa. No nie ma znaczenia dla niej, kompletnie nie ma znaczenia. Proszę, zero profesjonalnej lojalności. Szanowni Państwo, Piotr Tymochowicz o Jacku Sasinie, oprawca Kaczyńskiego, człowiek do zadań specjalnych, dwa najstraszniejsze słowa w języku polskim, czyli Jacek Sasin. To jest tego. Ja jeszcze sobie pozwolę, przypomnieć, mnie zafascynowałeś tymi Twoimi wycieczkami o to, co oznaczają konkretne imiona, więc sobie sprawdziłem, że imię Robert to jest imię pochodzące, Rządza władzy. tak, żąda, Masz rząd, pochodzące od germańskiego imienia Chrodobert, czyli pochodzące od słów Chrodsława i no, Ber, pewnie Rupert też ma podobnego do Bera, Hertu. jasny byst. Ciekawsze jest pochodzenie słowa Jacek, które to słowo, uwaga, pochodzi od najprawdopodobniej od łacińskiej formy imienia Hyacynt. Ja tu oczywiście nic nie chcę mówić, ale Hyacynt nazywała się operacja, podczas której służba Słynna, bezpieczeństwa operacja. rejestrowała osoby homoseksualne w Polsce, głównie gejów, zdecydowanie większość to gejów. Ja nie wiem, czy tutaj możemy się pokłócić o tym. Ja zawsze mam przed oczyma słowa księdza Bozowskiego, którym chyba nie ma. Władcy też, pamiętaj, że władcy mieli też zawsze takich usłużnych koło siebie, którzy tą zupę najpierw piersi próbowali, potem czekało się 2 godziny. Więc ja myślę, że tym należy też tłumaczyć, rozumiesz, taką rozpiętość przestrzenną Sasina. On się staje skóra coraz bardziej tłusty. Tych zup, rozumiesz, tych kartofli, wszystkich on próbuje non-stop więcej. To mówi, że Natomiast gdyby to przenieść na grunt wiejski, do lat 90., to takie wikidajła wiejskie, no niestety też wiele mają grzechów w postaci nadużyć seksualnych, bo wtedy młodym dziewczynom takie wikidajło mówił: no dobrze, chcesz wejść bez biletu, nie ma problemu, ale najpierw proszę bardzo, seks oralny, który oczywiście inaczej był określany innym słowem. No i tu masz odpowiedź, jaką rolę jeszcze ukrytą może pełnić Jacek Sasin. Natomiast jak powiedziałeś, że próbuje te potrawy Jarosława Kaczyńskiego, to mi się przypomniało, że jego twarz ma podobną cerę jak Wiktor Juszczenko po tej próbie otrucia. Nie, to jest fajne, bo to nie trzeba czekać 15 minut. To Jarosław oszczędza na czasie, bo wystarczy, że na gębę spojrzy Sasina i już wie, czy było zatrute, czy nie. A Sasin jest na tyle mocny, że nawet trucizna, wiesz, to jest jak Rasputin. Może wiele Tak, wielu trucizn tam przeżył. próbowali zastrzelić, utopić. Długo Tak. trwało, Nie da strasznie, się. Nie. strasznie żywotny był. Słynny Rasputin. Człowiek, który doradzał, omotał. Właśnie będziemy musieli kiedyś znaleźć jeszcze Rasputina wśród tych. No bo właśnie, musimy słuchać, zanim jeszcze polecę, to kogo będziemy omawiać następnym razem? Nie ma wśród tych pacjentów szpitala psychiatrycznego nie ma ani jednego Rasputina. Nie, to Rasputina trzeba byłoby szukać Dobrze, ale jakby to może poza. słuchaj, kogo możemy chcieć omówić? No, proponuję brata Lecha. wspólnej matki.
Tak, ale... Lech jest wdzięczną postacią do Znaczy, mówienia. no, albo Lecha Kaczyńskiego w tym sensie brata, albo brata Suskiego, tego nieformalnego, czyli, znaczy Sasina, przepraszam, czyli Suskiego. Jeszcze jest Nie, Suski, jako Lech Kaczyński jest zdecydowanie podsumowanie jego prezydentury, pokazanie, jak wiele nie udało mu się osiągnąć. To jest tak naprawdę prezydentura, która powiem tak, no niespecjalnie poza tym wylotem do Tbilisi, gdzie on tam rzeczywiście wygłosił piękne przemówienie. To w zasadzie to ta jego prezydentura prawie pięcioletnia, bo on został w ostatnim roku swojej prezydentury, zakończył tą karierę w katastrofie smoleńskiej. To nie ma po nim nic dobrego do wspomnienia. To był po prostu partyjny prezydent. To, co on dobrego zrobił, czyli podpisał, ratyfikował traktat lizboński, to jest to, z czego nas jego brat próbuje wykręcić, notabene twierdząc, publicznie Jarosław Kaczyński twierdzi, że oni ten traktat lizboński, ten traktat, którym się zrzekaliśmy sporej części suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, to on uważa, że ten traktat należy odkręcić i że to była tylko ich taktyczna zagrywka, czyli nawet ta rzecz, która mogłaby pozytywnie wyróżniać kadencję Lecha Kaczyńskiego, jest mu brata odbierana. Lech Kaczyński miał tylko jedną stronę jasną, miał tylko jedną rzecz dobrą w swoim życiu. Obawiam się, że tylko Marię. jedną. Tak, Marię. dokładnie. To czy tej kobiety najbardziej mi szkoda? To była osoba, która No prawdopodobnie. miałem okazję rozmawiać kiedyś z Marią Kaczyńską trochę dłużej i mam jak najlepsze, że tak powiem, opinie, wspomnienia, aczkolwiek nie omieszkałem wprost jej zapytać, co się stało, że pani tak źle wybrała w życiu. To nie zareagowała agresywnie, zareagowała z uśmiechem. Nie powiedziała tylko dyplomatycznie, panie Piotrze, na ten temat nie będziemy rozmawiać. No okej. Okay. Szanowni Państwo, jeszcze zanim przejdziemy do historii, to jeszcze mi powiedz, jak zwykle, czego się możemy dowiedzieć na stronach Piotra Tymochowicza, na szkoleniach Piotra Tymochowicza, które są tutaj dostępne w linku. W linku jest dostęp z Twojej strony, do Twojego Facebooka, gdzie można zapisać się na te szkolenia. Kosztują zaledwie $10 na miesiąc. Kiedyś to były kwoty, za które to pewnie nie można było nawet twojej sali pewnie pooglądać, w której robiłeś wykłady. Więc co takiego mogło się już, bo to za każdym razem podajesz nową rzecz. Czy znowu jeszcze pokażesz, to jeszcze. Ja też powiem coś nowego. No, czego się. Możecie się dowiedzieć, jak zacząć płynąć pod prąd. Jak uciec, jak po prostu skutecznie uciec, niekoniecznie do Kambodży, ale na przykład na emigrację wewnętrzną. Jak opuścić patologiczny dom rodzinny, który wam wkłada do głowy fałszywe metaprogramy. Jak uciec ze szkoły, która programuje was bardzo szkodliwie. Jak po prostu zyskać niezależność. No. Szanowni Państwo, a ja polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze Tajna Armia Putina to jest historia tego, taki mój tekst o tym, jak najemnicy zmieniali Rosję w mocarstwo. Tak naprawdę państwo moskiewskie, bo Rosja powstała dopiero w XVIII wieku. Wcześniej to było Carstwo Moskiewskie, Państwo Moskiewskie. XVI, XVII i XVIII wiek to był czas, w którym najemnicy, a w XVIII wieku już potomkowie najemników, na przykład słynny Michał Lermontow pochodził ze szkockiej rodziny, a samo nazwisko jest po prostu zrusyfikowaną. Pięć największych kłamstw historycznych, to o historii Polski, czyli Tak. nie mówisz nic o świątyni w Jerozolimie, tylko Nie. zaczynasz o Polsce, okej. Nie, nie. Natomiast tutaj jest tylko i wyłącznie o tym, że chrześcijaństwo zostało
przyjęte w Polsce, być może nawet od Niemiec, niekoniecznie od Czech, bo tego historycy nigdy tak naprawdę nie rozstrzygnęli, i że nie było ukierunkowane przeciwko Niemcom, a wręcz przeciwnie, ukierunkowane było na kooperację z Niemiec i o tym, że nikt się nie obawiał Drachna-Holsten, a w XI wieku, kiedy wnuk Mieszka I, syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II, stracił państwo pogrążyło się w chaosie, to wtedy właśnie Niemcy dali jego synowi z kolei, już po śmierci Mieszka, Kazimierzowi, któremu Polacy nadali tytuł odnowiciela, dali wojsko w znacznej sile wówczas, aby wziął, opanował po prostu to, co się dzieje. Janku, muszę ci pytanie jedno zadać. Bardzo profesjonalnie zajmujesz się historią, masz niebywałe wiadomości. Powiedz mi, czy nie trafia cię szlak, widząc, że ludzie niczego na bazie historii się nie uczą? Niektórzy się uczą, w tej wersji się będziemy trzymać. Historia bez cenzury, naprawdę, drodzy Państwo, uczy się ich za mało, ale ci, którzy zaczynają rozumieć, gdyby na przykład w Polsce jest dużo rzeczy, które gdyby ludzie wiedzieli, kim był Piłsudski, to Jarosław Kaczyński nie mógłby powiedzieć, że jeżeli jest dyktatorem, to takim jak Piłsudski, bo Piłsudski mordował swoich przeciwników politycznych. Piłsudski wsadzał do więzienia polskich swoich przeciwników politycznych, patriotów, ludzi, którzy pomagali odbudować. Ale no to w tym sensie się wszystko zgadza, no to jest jak najbardziej, w tym znaczeniu jest to tak, ale on sobie, ale mało tego, Jarosław Kaczyński wie, że mówi prawdę. I to go rajcuje, że większość ludzi będzie, Piłsudski się świetnie kojarzy. On już się, widzisz, na skutek między innymi mojej pracy, on już się tak dobrze nie kojarzy. Już większość Polaków uważa, że Bitwę Warszawską wygrał generał Tadeusz Rozwadowski, czyli zgodnie z prawdą człowiek, którego Piłsudski chciał skazać na zapomnienie. To może czas wypierdolić pomniki Piłsudskiego. Ja jestem sam, ja to wiesz... To wiesz, no, jeden naraz. Najpierw zabierzemy się za pomniki smoleńskie, a potem trzeba się będzie zabrać za pomniki Józefa Piłsudskiego. Więc następnym razem zajmujemy się wiwisekcją Lecha Kaczyńskiego. I drodzy Państwo, mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.